Trenerze, jak może trener ocenić to dzisiejsze spotkanie z drużyną ze Słowacji? Myślę, że nasza gra była na pewno zdecydowanie lepsza niż w ostatnim sparingu pod względem ofensywy. Stworzyliśmy kilka, myślę, że dobrych sytuacji, rzut karny stworzony przez nas, tak, czy walczony, ale niewykorzystany, także na pewno dużo więcej plusów niż z ostatniego meczu. Czy zawodnicy spełniają te wymagania, które gdzieś tam pierwszy trener i trener im przed meczami nakreślacie? Na pewno w każdym meczu starają się wykonywać to jak z najlepszej strony. Po to mamy analizy, po to mamy właśnie odprawy pomeczowe, żeby gdzieś szukać tych błędów, bo zawsze one występują. Nad jakimi elementami jeszcze musimy pracować, które trzeba poprawić? Ja myślę, że nad każdym, w każdej jak gdyby połowie, czy w każdych fragmentach naszej gry w dzisiejszym sparingu na gorąco analizowaliśmy z trenerem i znajdowaliśmy błędy, także ja myślę, nie będę tu odkrywał kart, ale my mamy jakby swój plan i będziemy się go trzymali, będziemy cały czas pracowali nad tym. Dziękuję. Dzięki. Tomasz, powiedz, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie ze Słowakami? No, mecz wydawał się przynajmniej z perspektywy mojej bardzo trudny. Bardzo pozytywnie. Przez większą część meczu my dominowaliśmy. Brakło troszkę jeszcze za czasów, gdy ja grałem w meczu, potwierdzić to dodatkową bramką. Prowadziliśmy 1-0, trochę niefortunnie straciliśmy bramkę, zrobił się remis, no i potem na szczęście zawodnicy, którzy nas zmienili, poprowadzili nas do zwycięstwa w tym meczu. Tomasz, jak byś ocenił grę linii obrony, bo w tych pierwszych trzech sparingach nie straciliśmy bramki, teraz no, gdzieś się tam przydarzyła ta bramka, ale generalnie możemy to chyba ocenić pozytywnie, tą zmianę w waszej grze defensywnej. Czy wyniki mówią same za siebie w tych sparingach, że musiało to wyglądać dobrze, ale pamiętajmy, że nie tylko obrońcy, ale cała drużyna broni i wszyscy wywiązywaliśmy się z tych zadań. Bramki będziemy tracić, tylko chodzi o to, żeby było ich jak najmniej. Tomasz, ty grasz bardzo ofensywnie, cały czas gdzieś tam się podłączasz pod te akcje ofensywne. To jest styl gry, który ty lubisz, który ty preferujesz? Tak, preferuję taki styl gry i myślę, że każdy boczny obrońca też lubi się włączać do akcji ofensywnych. Trener umożliwia nam taką grę, ale oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji, ponieważ obrońca, nie zapominajmy o tym, że jest przede wszystkim od tego, żeby bronić. A to, co zrobimy z przodu, to jest wartość nasza dodana. Dziękuję. Dziękuję.